Chwilę po zakończeniu projektu Gangu Albanii, jeden z jego członków, Borikson, już w 2016 roku na kanale New Bed Label przedstawił słuchaczom nowego artystę, który związał się z wytwórnią. Mowa o Reto. Zadebiutował z utworem Bossman, przyciągając przez to do siebie wielu pierwszych słuchaczy, gdyż po 7 latach utwór wygenerował prawie 65 milionów odsłon i pół miliona łapek w górę, co jest ogromnym wynikiem, szczególnie jak na debiut. Zanim przejdziemy do dalszej części, zostaw łapkę w górę i subskrypcję z dzwonkiem, aby być na bieżąco. Kolejnym raperem przedstawionym przez wytwórnię New Bed Label był ZH, również w 2016 roku. Zadebiutował w lipcu utworem pod tytułem Nie oddam im i po 7 latach uzyskał zaledwie 127 tysięcy wyświetleń i ponad 3 tysiące polubień, co jest ogromną debiutancką różnicą pomiędzy pierwszą dwójką raperów z tej samej wytwórni. Warto wspomnieć o tym, że ZH jakiś czas po zasileniu szeregów New Bed Label został hypemanem założyciela, Borixona, na jego własnych koncertach, czyli w skrócie pomagał kończyć wersy głównego artysty podczas rapowania, by tamten miał chwilę na wzięcie oddechu, co oczywiście musiało mieć wpływ na jego ruchy w dalszej karierze przez większe możliwości. Trzecim raperem zaprezentowanym w 2016 roku na tym samym kanale był Kury, z nieco innym pseudonimem artystycznym niż obecnie, gdyż wtedy używał ksywy Kury Kury. Wytwórnia umieściła jego utwór pod nazwą Niech wiedzą Freestyle i wygenerował jeszcze mniejsze liczby od ZH. Film zebrał zaledwie 60 tysięcy wyświetleń i 1700 łapek w górę, co nie jest zadowalającym wynikiem po 7 latach. Kolejnymi artystami zauważonymi przez Borixona byli Żabson i Kizo, którzy nie mają swoich utworów na kanale New Bed Label, lecz pomimo różnych dróg wydawnictwa wydawali się być idealnymi osobami do utworzenia nowego składu na polskiej rapowej scenie. Takim sposobem już 2 lata później, czyli w 2018 roku, powstała nowa grupa Chill Wagon, której pierwszy opublikowany kawałek pod tytułem również Chill Wagon miał premierę 26 sierpnia. Utwór przyjął się niesamowicie dobrze, gdyż jak na pierwszy kawałek spod szyldu Chill Wagonu uzyskał ponad 20 milionów wyświetleń i 180 tysięcy polubień. W utworze wystąpiło tylko 3 raperów. Był to Borixon, Reto i ZH. Ludzie byli zaciekawieni tym, kto jeszcze będzie miał udział w projekcie Chill Wagonu. Słuchacze byli zadowoleni z ruchów Borixona, gdyż było to coś zupełnie nowego na polskiej scenie po zakończeniu projektu Gangu Albanii, którego historię upadku możecie obejrzeć również na naszym kanale. Drugim utworem Chill Wagonu była Flaga w składzie Borixon, ZH i przyjął się również bardzo dobrze. Jak na ograniczony skład w numerze, klip wygenerował 10 milionów wyświetleń i prawie 100 tysięcy łapek w górę. Pomimo pozytywnego odbioru utworu pojawiły się również niezadowolone głosy, które liczyły na coś więcej niż 2 osoby w numerze, szczególnie że był to dopiero ich drugi kawałek, a wiadomo, że te pierwsze muszą do siebie jak najbardziej przyciągnąć zainteresowanie słuchaczy. 2019 rok. Już 1 lutego pojawił się nowy numer w wykonaniu Kurego i Borixona pod tytułem Kwit. Słuchacze byli w lekkim szoku, bo praktycznie nikt nie wiedział, kim jest Kury. Dostał ogromną szansę od Chill Wagonu i dzięki temu numerowi zbudował sobie niesamowitą karierę na przestrzeni kolejnych 4 lat. Wielu myślało, że to jego debiut, lecz jak wspomnieliśmy, już przedtem miał okazję pojawić się na kanale New Bed Label ze swoimi kawałkami. Dopiero pod nazwą Chill Wagon tak naprawdę Kury dał się poznać większej grupie słuchaczy, gdyż utwór Borixona i Kurego uzyskał ponad 32 miliony wyświetleń i 270 tysięcy łapek w górę, stając się jednocześnie popularniejszym utworem niż 2 poprzednie. 28 lutego został wypuszczony kolejny utwór pod tytułem Stuku Puku. Tym razem słuchacze byli zadowoleni, ponieważ w składzie wystąpili już wszyscy z grupy poza Kurym: Borixon, Kizo, Żabson, ZH i Reto. Utwór zebrał ponad 14 milionów odsłon i 180 tysięcy polubień, co było również dobrym wynikiem. Z racji tego, że nie było tam Kurego, już 12 kwietnia pojawił się kolejny kawałek Chill Wagonu, Rower, i tym razem wystąpił tam tylko on. Mimo tego udało mu się uzyskać ponad 14 milionów wyświetleń i 206 tysięcy łapek w górę. Są to wielkie liczby, patrząc na to, że wystąpił tam tylko Kury. Ale ludzie czekali na coś więcej, skoro ekipa jest wypełniona w większości wielkimi ksywami. Tak też 29 kwietnia powstał utwór Góra Trupów w składzie Borixon, Kury, Kizo, ZH oraz Żabson. Przyjął się równie dobrze. Zgromadził 12 milionów wyświetleń i 190 tysięcy polubień. Po 1,5-miesięcznej przerwie pojawiła się prawdziwa bomba, która była hitem. Mowa tu o utworze Małpa z całym składem muzycznego zespołu. Zgromadzili 68 milionów wyświetleń i ponad 580 tysięcy łapek w górę, a utwór był puszczany na wszystkich imprezach, stał się wiralem w Polsce i notował kolejne sukcesy.
Po 2 miesiącach pojawił się utwór Wow 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 z Boriksonem, Reto i Zetchą. Zebrał ponad 12 milionów wyświetleń i 212 tysięcy łapek w górę, co świadczyło o tym, że grupa nie miała zamiaru zwolnić tempa nawet na chwilę. W międzyczasie Chill Wagon ogłosił konkurs, w którym każdy mógł wziąć udział i zasilić szeregi chłopaków. Trzeba było nagrać numer specjalny na konkurs Chill Wagon Challenge i czekać na odpowiedź. Osobą, która zwyciężyła z kawałkiem Chill Rocket, był Olsza Kumpel, znany z gościnnych udziałów na transmisjach Twitch Uxajo. To właśnie tam się pokazywał ze swojej rapowej strony, freestylując chociażby autorski utwór pod tytułem Funka. Kolejnego miesiąca, tym razem we wrześniu, nadeszła pora na kolejny hit pod tytułem Jolka przy obecności Boriksona, Kurego, Reto i właśnie nowego artysty, który właśnie dołączył do Chill Wagonu po wygranym konkursie, czyli mowa o Olszy. Zgromadzili prawie 39 milionów odsłon i 418 tysięcy polubień. Utwór stał się także wiralem w Polsce. 15 listopada nadeszła pora na utwór Tęczowy Music Box z udziałem Boriksona, Zetchy, Żabsona, Kurego, Kizo oraz Reto. Nie przyjął się już tak dobrze jak poprzednie. Zebrał ponad 7 milionów odsłon i 179 tysięcy łapek w górę, co jest dobrym wynikiem, ale co najmniej o połowę mniejszym od poprzednich numerów. Prawie pół roku później, czyli 30 marca 2020 roku, pojawił się numer High Life. Borikson, Kury, Zeta, Reto i Żabson wygenerowali już zaledwie 6 milionów odsłon i 139 tysięcy lajków, więc z numeru na numer był coraz mniejszy odbiór. Następnego miesiąca Chill Wagon ogłosił konkurs Chill Wagon Challenge 2. Podczas tej edycji zwycięzcą został Tomasz ze swoim kawałkiem DNA, ale do tego przejdziemy za chwilę. W momencie, kiedy konkurs jeszcze trwał, już 17 czerwca pojawił się utwór Robale, gdzie poza Boriksonem i Kurym zaprezentowali nowego członka Chill Wagonu, Szpaku. Był to dosyć niespodziewany i kontrowersyjny ruch w branży, więc większa część słuchaczy musiała być mocno zdziwiona. Utwór zebrał 3 miliony odsłon i 94 tysiące łapek w górę, lecz też pojawiło się 37 tysięcy łapek w dół, gdyż numer nie za bardzo przypadł słuchaczom do gustu, tak jak udział Szpaka w projekcie. Pojawiło się sporo komentarzy, że to już nie ten sam Chill Wagon i Szpaku tutaj kompletnie nie pasuje. 2 sierpnia nadeszła premiera Huśtawki. Borikson, Zeta, Kury, Kizo, Szpaku i Olsza Kumpel odnotowali ponad 6 milionów odsłon i 119 tysięcy łapek w górę, lecz również 15 tysięcy w dół. Pojawiło się wiele kontrowersji przez zwrotkę Szpaka, w której nawinął jajka pełne spermy, łapy pełne krzepy. Wiele portali rapowych wspomniało o jego nieudanym występie w Chill Wagonie, tak jakby tam po prostu nie pasował. Komentujący zaś jednogłośnie stwierdzają, że Olsza Kumpel uratował cały utwór. 21 sierpnia ukazał się numer Jumper w wykonaniu Reto, Kurego, Boriksona, Kizo i Zetchy. Był on powrotem na właściwe tory, zyskując jednocześnie ponad 30 milionów odsłon i 300 tysięcy łapek w górę. Jak widać, po opuszczeniu ekipy przez Szpaka słuchacze byli ponownie otwarci na Chill Wagon. Dodatkowo w specjalnej edycji płyty, która była droższa od podstawy, można było usłyszeć wszelkie utwory w innej formie niż wypuszczone na YouTube, gdyż zawierały dodatkowe zwrotki pozostałych artystów z Chill Wagonu. 11 września została zaprezentowana 2 edycja Chill Wagonu, gdyż zmienił się skład. W utworze Squo pojawił się Michael Bushu poza Boriksonem, Kurym, Zetchą i Olszą. Zebrali ponad 8 milionów odsłon i 146 tysięcy łapek w górę. 16 października powstało Ziarnko do Ziarnka w wykonaniu Boriksona, Zetchy, Żabsona i Reto. Uzyskali 14 milionów odsłon i 191 tysięcy łapek. 4 listopada ukazał się utwór David Hasselhoff, Żabsona, Kizo i Zetchy. Panowie zebrali zaledwie 4 miliony wyświetleń i 90 tysięcy łapek w górę, więc odnotowali słabszy wynik niż w poprzednich numerach. W międzyczasie pojawiały się też kolejne utwory już ze słabszymi wynikami niż wcześniej. Takie numery jak Pojebane czy Battle Royale wygenerowały zaledwie 1 milion wyświetleń, co świadczyło o tym, że grupa powoli gaśnie. 1 kwietnia 2021 roku pojawił się niespodziewany nowy numer Chill Wagon Młody Tomasz, który był w wykonaniu zwycięzcy 2 edycji Chill Wagon Challenge Tomasza i Boriksona. Wygenerował niecałe 4 miliony odsłon i 76 tysięcy polubień. Potem pojawiły się kolejne, lecz również z podobnym wynikiem, a na przykład Chill Wagon Krowa wygenerował też tylko ponad 1 milion wyświetleń, więc już panowie nie zyskiwali kolejnych owocnych wyników. Po dłuższej przerwie 23 marca 2022 roku pojawił się utwór 3 Wagon, gdzie ogłoszono oficjalnie, że do zespołu dołącza TD. Utwór zebrał niecałe 3 miliony odsłon, lecz ogólnie przypadł do gustu słuchaczom. W międzyczasie Chill Wagon 2 razy zmienił swoją nazwę i logo. Zrobili tak zwany rebranding. Nową nazwą kanału było Space Ranch i miała to być tylko dystrybucja dla podwykonawców Chill Wagonu.
Minął kolejny rok, lecz nie wiadomo co dalej. Dopiero co dołączył Tedy, a od tamtej pory nie powstał żaden nowy kawałek Chillwagonu. Po pewnym czasie jednak nazwa i grafika kanału wróciła do poprzedniej wersji, czyli brand Chillwagonu oficjalnie powrócił. Jednak niełatwo stwierdzić, co to oznacza. Istnieją domysły, że Chillwagon powróci i to jest właśnie cisza przed burzą. Jednak trzeba poczekać, niż wyciągać wnioski samemu. Obecnie na kanale Chillwagonu pojawiają się utwory artysty Michael Bushu, lecz generują one zaledwie kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, co jest bardzo słabym wynikiem, patrząc na ich zasięgi. Przedtem kawałki na tym samym kanale wypuszczał jeszcze ZH, lecz na jego Instagramie ktoś ze słuchaczy zapytał go o nową edycję Chillwagonu. Niestety nie ma już w sieci żadnego zrzutu ekranu, lecz ZH wypowiedział się z ogromną złością w stronę chłopaków, w stylu, że już nigdy nic nie nagra z całą ekipą. Inny członek Chillwagonu, Kury, nagrywa z utworzoną przez Freeza ekipą Genzi, prowadząc projekt Trzech Króli z youtuberami, a w maju wyznał, że wkrótce dołączy do ekipy Freeza. Żabson prowadzi swoją własną wytwórnię Internaziomale i jest w trakcie wydawania swojej płyty. Reto również założył własną wytwórnię pod nazwą Styx i także wypuszcza kolejne nowości swojej lub też innych członków wytwórni, w tym przypadku Wróbla. ZH stworzył nowy kanał od zera pod nazwą Trawisko i generuje maksymalnie ponad 40 tysięcy wyświetleń, co świadczy o tym, że póki co nie radzi sobie za dobrze. Kizo przez ten czas umyślnie rozwinął swoją markę i pomimo milionowych wyświetleń co utwór sprzedaje także swoje batony, pizzę oraz inne. Wykorzystał swoją szansę najlepiej ze wszystkich członków Chillwagonu. Borikson wypuszcza jedynie swoje płyty, ale wiadomo, może szykować coś większego dla swoich słuchaczy. Być może myśli nad jakimś nowym projektem z kolejnymi raperami. Tomasz, pomimo wygrania drugiej edycji Chillwagon Challenge, właściwie wypuścił tylko jeden numer z Chillwagonem i jeden solowy na tym kanale. Kompletnie nie wiadomo, co się z nim dzieje. Pozostaje nam jedynie czekać na dalszy rozwój wydarzeń.